Trwa rozbudowa szkoły na poznańskich Krzesinach. Powstaje specjalny łącznik pomiędzy budynkiem szkolnym a halą sportową. Warunki pracy poprawią się znacząco. Do tej pory obiekty dzieliło około 20 metrów. Powstanie też 10 nowych sal lekcyjnych oraz hol wysoki na dwa piętra z przeszkloną fasadą. Czas realizacji, jak tu dzisiaj stoję, mam nadzieję, że rok. Równolegle w Poznaniu trwają prace w innych szkołach. Wkrótce będzie gotowa sala gimnastyczna z częścią dydaktyczną przy szkole na osiedlu Sobieskiego. Rozbudowywana jest też podstawówka na Podolanach. Trwa też remont poznańskiej szkoły churalnej. Z kolei na Strzeszynie powstanie całkowicie nowa szkoła. Obecnie powstaje jej projekt. Na początku przyszłego roku ma być gotowy. Potem rozpoczną się prace budowlane. Poznań się zmienia. Dzięki pracy tytanicznej dyrektora szkoły, ale też grona nauczycielskiego, udało się tak naprawdę doprowadzić do tego, że ta wiejska szkółka stała się jedną z najlepszych w Poznaniu. Zdaniem prezydenta szkoła jest ważnym miejscem dla mieszkańców osiedla. To tu będą mogli się spotykać. Przede wszystkim jednak nowy budynek będzie miejscem przeznaczonym dla uczniów. Jak sam mówi, to dobry moment na inwestycje, bo pandemia minie, a uczniowie w tym czasie zyskają przyjaźniejsze warunki do nauki. Współpraca wygląda bardzo dobrze ze szkołą, Rady Osiedla i mieszkańców. Okazuje się, że ta współpraca przynosi wymierne korzyści. O budowę łącznika w szkole na Krzesinach dyrekcja zabiegała od 10 lat. Zabiegała też o to lokalna społeczność. Dziś zespół szkół liczy blisko 1000 uczniów. W ciągu 30 lat powiększył się prawie 10-krotnie. Nie wiadomo jednak, kiedy powrócą oni do nauki w dobrze im znanych szkolnych murach. Żadne telefony nie zastąpią tych bezpośrednich spotkań. Póki co uczniów w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Śląsku, Włódzkiem czy na Opolszczyźnie dalej czeka nauka zdalna. Od poniedziałku do nauki hybrydowej, częściowo w szkole, częściowo w domu, wrócą uczniowie z klas 1-3 wreszcie kraju. 1-3 pomogłyby, natomiast pozostałe nie. Dlaczego? Bo reżim sanitarny nie będzie już w tym momencie zachowany. Są matury, są egzaminy. I tu trzeba dać priorytet. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek w rozmowie z Polskim Radiem przekazał, że uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach najprawdopodobniej w maju. O ile tendencja związana z zakażeniami COVID-19 dalej będzie spadkowa. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia.